pewnością będziemy poszukiwać mieszkań coraz tańszych. A mieszkania coraz tańsze to po pierwsze mieszkania mniejsze, dlatego że podobną funkcjonalność będzie realizowało mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 60 metrów, więc z pewnością więcej osób skieruje się właśnie do tej pierwszej grupy. Po drugie, mieszkania tańsze to też mieszkania położone może w mniej prestiżowych dzielnicach, czyli obrzeża miast, czyli dalej położone lokalizacje, a także wszelkie miejscowości graniczące z dużymi miastami będą cieszyły się większym zainteresowaniem, bo tam po prostu ceny są niższe. No i trzecia grupa mieszkań, które będą się cieszyć popularnością właśnie ze względu na to, że są tańsze, to są mieszkania, które możemy potocznie określić mieszkaniami do remontu. Z pewnością na to, jakie mieszkania są poszukiwane na rynku, mają wpływ też kredyty hipoteczne. W dużych miastach ponad połowa mieszkań jest kupowana z ich udziałem. Mamy w tym roku dwie duże zmiany. Po pierwsze, większy wkład własny, a po drugie, te kredyty stają się coraz droższe, chociażby podatek bankowy, który już podnosi oprocentowanie kredytów. Oznacza to, że z jednej strony wyższa rata, czyli więcej pieniędzy w budżecie domowym na bieżące wydatki, a z drugiej strony więcej pieniędzy odłożonych na to, żeby kupić mieszkanie. I stąd też właśnie te zmiany w kredytach będą kierowały wiele młodych osób właśnie w kierunku tańszych rozwiązań mieszkaniowych, żeby te obciążenia po prostu nie były zbyt wysokie. No rzeczywiście program MdM cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jeżeli chodzi o zakończenie środków, to środki się skończą na 2016, natomiast program jest przewidziany do 2018. Oznacza to, że osoby, które będą chciały finansować zakup właśnie z tego programu, będą mogły poszukać mieszkania na rynku pierwotnym, ale takiego, które będzie to oddane do użytkowania w przyszłym albo jeszcze w kolejnym roku. Dziś sobie zaklepać to mieszkanie, zaklepać sobie kredyt, a zrealizować go po prostu w kolejnych latach. Także z pewnością zakończenie środków w programie MdM na ten rok nie ograniczy zakupu mieszkań na rynku pierwotnym. Troszkę inaczej jest z mieszkaniami na rynku wtórnym, dlatego że tutaj te mieszkania najczęściej trzeba kupić szybko. Nie będą czekali właściciele roku na to, żeby ktoś otrzymał kredyt.